Hezký den, milí diváci. S velkou radostí vítám opět ve studiu pana Roberta Bernatoviče. Dobrý den, buďte u nás. Dobrý den. Mnozí už víte, že pan Bernatovič je záhadolog. Sám založil fond Nautilus, který se zabýval mnohými záhady. A samozřejmě máme tady ještě jednoho záhadologa, který dnes bude tlumočit, pana Václava Urbana. Dobrý den. Někteří už mě také viděli ve vaší televizi. Ano, v Exopolitice, že? Ano. A dnešní povídání bude plné záhad. Na to se nesmírně těšíme. Kterou, prosím vás, začneme? Kterým zagadněním začneme? Tym, co jest w tej chwili najbardziej szokujące w Polsce. To, co najwidz w Polsku jest szokujący. I co jest najważniejsze, bo mówi o tym, co jest po śmierci. A jest to jedna z najzaważniejszych rzeczy, ponieważ mówi o tym, co jest po śmierci. Bo jak sprawdzić, co tam jest? W jaki sposób to zrobić? Jak możemy właśnie zjeść, co tam jest na drugiej stronie? Nie możemy tam pójść, tak jak się idzie do pokoju, prawda? Nie idę to, żebyśmy tam szli jako do jakiego pokoju. Musimy tam mieć swojego człowieka, który będzie nam opowiadał, co tam jest. Musimy tam mieć jakiego człowieka, który nam rzeknie, jak to tam jest. W Polsce było 3 przyjaciół. Byli 3 přátelé v Polsku. Já. Pan Robert. Jasnovidec Krzysztof Jackowski, nejslavnější v Polsce. Jasnovidec Krzysztof Jackowski, velmi známý jasnovidec v Polsku. I redaktor naczelny największego miesięcznika o zjawiskach niezwykłych. Szef-redaktor Marek Rymuszko. Szef-redaktor hlavního časopisu, který se nazývá Neznaný svět. A ten šéfredaktor se jmenuje Marek Rymuszko. I přes tyle lat, v zásadě přes 30 let, ta naša trojka byla znána i mluvila pravdu o zjevisku. Oni už 30 let spolupracovali a mluvili o těch záhadách, které se objevovaly. I nagle stala se tragédia. Jeden z nás umarl. Náhle přišla tragédie. Jeden z nich zemřel. 22. lipca, czyli bardzo 22. července tohoto roku. I bardzo przeżyłem tą śmierć. Bardzo brakuje mi Marka. Pan Robert to velice prožívá a hrozně mu chybí pan Marek. Ale dlaczego o tym mówię? A proč o tom mluvíme? Dlatego, že Marek Rymuszko skontaktoval se s jasnovidcem, s jedním z těch našej trojky. A pan Marek Rymuszko se kontaktoval s tím třetím, to znamená s jasnovidcem po Polsku, a to je ten pan Jackowski. I pověděl, jak tam jest. A ten pan Marek řekl tomu jasně vidícímu, řekl, jak tam na té druhé straně to vypadá. Jak vypadá smrt, to vás možná bude zajímat. On pověděl, v ogóle jak on to mluvil, Jackowski to slyšel jakby v sobě, to, ten głos šel jakoś telepatycznie. Jackowski, ten pan jasnovidec, to slyšel jakoby v sobě. Ale też miał sny z udziałem Marka, który mu tłumaczył. Ale jeszcze się to dopełniało sny, które miał pan Jackowski, a które mu to dopełniowali. Powiedział tak o śmierci, że w pewnym momencie stanął przed drzwiami do swojego domu, do swojego mieszkania. Rzekł o tym asi to. Byl v určitém momentě šel do svého domu. Potom nagle byl jeden taký błysk i znalazł się już v tamtém světě, který nazval vlastním domem. Přišel blesk a on náhle byl na druhé straně, tedy tam, co potom nazval svým vlastním domem. Pověděl tak, tam je bílá přestřeň. Je tam bílý prostor. I ta przestrzeń może być wszystkim. Myśl kształtuje to, co się widzi. A ten prostor se prostě může být vším. Naše mysl jakoby dělá tvary toho, co vidíme. Czuje się każdy bardzo młodo, bardzo rzeźko, bardzo silnie.
Každý se cítí velice mladý, velice silný. Powiedział, že tam se povrácá, čili že už kiedyś tutaj byliśmy a tam po prostu vracáme. A je to vlastně to, kam se vrátíme. My jsme tam někdy byli a teď se tam vrátíme. Powiedział tak. Pamiętaj, odchodzenie to nie jest pójście w kosmos. Ten kosmos, to niebo jest w nas. Pamatuj si, že to, že odcházíme, to nejdeme někam do kosmu. Naopak ten kosmos je v nás. Ludzie nie zdają sobie sprawy z tego, že cały czas są w tamtym świecie. Tamten świat jest realny, a nasz świat jest iluzją. Takže ten druhý svět je reálný a ten náš svět je iluzí. Powiedział też ciekawą rzecz, jeżeli chodzi o przyszłość. A o przyszłość? O przyszłość, aha. Tak. Takže také řekl zajímavou věc o tom, o budoucnosti. Powiedział do mojego przyjaciela Krzysztofa Jackowskiego tak. Krzysiek, ty się niczym nie martw. Aha, řekl příteli Jackowskému, Krzysiu, ty se vůbec neboj ničeho. Wszystko tam jest zaplanowane. A všechno je už zaplánované. Masz możliwość wpływania na swoje życie, ale pewne punkty są już tam ustalone. Můžeš samozřejmě mít vliv na svůj život, ale určité body v tvém životě už jsou zaplánované a stále. Powiedział, že nemá sensu bát se śmierci, že jest to tylko kolejny etap podróży. Řekl také, že nemá smysl se bát smrti, že je to jenom další etapa té cesty. Tak naprawdę z tego, co on mówi, wynika, že no, jest to blízké filozofii Zen, filozofii buddhismu. Když se to porovná... O čem my víme zresztą. Když se to porovná s tím, co už známe, tak je to velmi blízko buddhismu Zen. Zenovému buddhismu. Bo z tych wszystkich religii ziemskich, moim zdaniem, akurat buddyzm jest no, najbliżej prawdy. Podle pana Roberta je zenový buddhizm najbliż prawdy. On twierdzi, że ten świat, który tutaj nas otacza, co to programy. Stół, tak, że to jest nierealne, że to jest myślą, tak? Że to jest myśl jedynie, że my... Tohle to wszystko, co ten świat, który tady mamy, tak ten se tworzy w naszej myśli. I że w ogóle myślą można kształtować materię, tak? O czym my też wiemy z innych źródeł. My samozřejmě wiemy o tym z innych zdrojów, że jest możliwe myśli uprawować a mienić tu skuteczność. I kiedy się jest po tamtej stronie, tamten świat się wydaje 1000 razy bardziej realny niż ten. Aha, a gdy się człowiek na drugiej stronie, tak se zdá ten svět na druhé straně tisíckrát reálnější než ten náš tady. I čekavě nás nazývají, mohu povědět, jak nás nazývají. A oni nás nějak nazývají, ano. Takže jestli to ano, pan Robert může říct. Ti na dole. Aha, říkají nám, že jsme ti dole. Ti na dole po prostu, tak o nás mluví. Taky se tak cítíme. Takže o nás mluví. Jo? Takže... V podstatě já si to představuju tak, jak už ta duše se dostane na nějaký trenažér, nebo jako když jdeme k počítači, zapneme si nějakou hru a vstoupíme do té hry, skrze třeba brýle, nebo prostě jsme v té počítačové hře, která má nějaký daný mantinely, a pak tu hru vypneme a opustíme tu počítačovou hru. To znamená, jak by ta naše duša po śmierci wchodzi w jakąś grę i tam jest już ustalone pewne punkty. Zdecydowanie. Nasze życie wygląda mniej więcej tak, jakbyśmy szli po takim, powiedzmy, po takiej skale, po takim moście, tak? O, most to jest bardzo dobre. Po takim moście, tak? Tak, to nasze skuteczne wypada tak, żeby, jako gdybyśmy szli po moście. My możemy iść zygzakiem, możemy iść prosto. Tutaj mamy różne możliwości. Możemy iść tam a spadki, możemy iść równie. Ale most narzuca nam pewnego rodzaju dyscyplinę. Wiemy, że ale musimy dojść do tego miejsca. Ten most nam dawa určitą dyscyplinę. Co oznacza, że albo mamy urodę, albo nie. Albo mamy zdrowie, albo nie. Jsme krásní, jsme zdraví, anebo také ne.
Już się tacy urodzimy i to jest no po prostu... My się tak rodzimy. To już jest karma, której my zmienić nie możemy. A tuto karmu my nie możemy zmienić. Poza jedną rzeczą. Jedną rzeczą. Ale jedną rzecz, ano. Czasami na Ziemię schodzą bardzo potężne istoty. Ogromne niekiedy się tady objawują velmi mocne postawy nebo bytosti. I według naszych informacji oni mogą zmienić karmę, jeżeli uznają, że jest to tyto bytosti, podle informacji, które mają, mogą zmienić karmę. Dlatego sens modlitwy jest. Jako určitý smysl je w modlitbě. Ja tutaj dzisiaj mówię o życiu po śmierci, tak? Bo ostatni ten pierwszy odcinek... Teď mluvíme o... Mówiliśmy o UFO. O životě po smrti. Ten poslední náš rozhovor byl o UFO. Ale muszę powiedzieć o reinkarnacji, bo to jest najważniejsza rzecz na świecie. Je trzeba mluvit o reinkarnacji, ponieważ to jest najważniejsza rzecz na świecie. Wszystko, co się dzieje źle, złe, jest wokół nas na świecie, wynika z braku wiedzy duchowej o reinkarnacji. Ja to wyjaśnię. To wszystko, co jest okolo nas złego, tak to wypływa z tego, że nie wiemy, neznáme duchovní informace o reinkarnaci. Ludzie są przekonani, że żyją tylko raz. A lidi si myslí, že žijou jenom jednou. A skoro žijeme tylko raz, to nie trzeba dbać o środowisko, nie trzeba dbać o nic, bo to gra się kończy, to już nie jest nasza gra potem. A když teda si představí, že žijou jenom jednou, tak nemá smysl se starat o to, o to, jak to na zemi vypadá. Protože prostě ta hra skončí a tím je konec. Kiedy ludzie sobie uświadomią, že my mamy, szykujemy to życie dla siebie, tak, że my wracamy, zaczną po prostu dbać o świat wokół. To jako jest jedyna, pokud, jedyna... Kdyby si lidi uvědomili, že se sem vracíme, tak přeci by se starali o to, aby to nějak vypadalo. Protože existuje zákon akce reakce. Jest akcja, reakcja, ano. Dokładnie. Ano. Jeszcze powiem tak, że gigantycznym zasobem wiedzy, źródłem wiedzy są dzieci. To jest mój ukochane moje źródło wiedzy. Także wielkim zdrojem informacji są dzieci. To jest to, co ma pan Robert velice rád. Ja od 30 lat miałem okazję mieć do czynienia z kilkudziesięcioma dziećmi pamiętającymi swoje wcześniejsze wcielenie. Także pan Robert za tych 30 lat, gdy působí w této věci, tak miał několik desítek dzieci, kontakt z několika desítkami dzieci, które miały informacje o swoim przedchodzim żywocie. Dzieci oczywiście pamiętają to, jak żyły kiedyś, jak się nazywały, swoje imiona, nazwiska, kim były, imiona małżonków, miejscowości. Także te dzieci si pamatují nejen to, jak se jmenovali, jaké měli příjmení a kde žili, ale taky si pamatují jména manželů, partnerů. Pięknie opisują też ten świat, do którego się przenieśli. A hezky mluví o tom světě, kam přišli. Mówią o tym, że podróżowali tam w takim tunelu, na końcu było światło. A jako mluví se o tom, že směřovali v takovém tunelu, na jehož konci je světlo. Ale najbardziej niezwykłe są przypadki takie, kiedy dzieci nie tylko, że pamiętają to, co było, ale pamiętają też to, co będzie. A velmi zajímavé jsou případy, kdy si ty děti pamatují nejen to, co bylo, ale také to, co bude. Já vlastně mám teraz v ruku taký případek. Tady na těch papírech, co má pan Robert v ruce, je takový případ. 25. března dostávám tam informaci od ojca takého děcka. Tego roku? Tak, tak. Takže 25. září tohoto roku dostal tuto informaci od otce takového dítěte, což je před dvěma dny? Ano. No. I děťák má na jméno Franek. A to dítě se jmenuje Franek. Má 4 lata. 4 roky. I pamětá, kým byl v přešlosti, pamětá, že měl samochod, že měl psa, že v jakém domu mieszkal. Pamatuje si, že kde bydlel, že měl psa, že měl auto.
Powiedział tak, prababcia i dziadek, którzy zmarli i są w niebie, znów będą dziećmi. I my wszyscy się urodzimy, ale już w nowym świecie. Prababička, pradědeček, kteří už jsou v nebi, tak se znova tady narodí, my všichni se narodíme v jiném světě. Ale powiedział coś więcej. Powiedział także, że starego świata już nie będzie. A ten starý svět už nebude. V novém světě, tu, kde jesteśmy, będzie džungla. A tam, tady, kde jsme, v tom novém světě, zde bude džungle. Ludzie będą, ale v Austrálii. Na savanně, jak powiedział. Lidé budou v Austrálii na savaně. V novém světě nebude ani za gorąco, ani za zimno. V tom novém světě nebude ani příliš horko, ani příliš zima. I powiedział ciekawą rzecz o jakiejś kataklizmie, który czeka Ziemię. Velmi zajímavou věc také řekl o kataklizmatu, který čeká Zemi. Že będzie v létě bardzo gorąco, tak gorąco, že ludzie nie będą mogli wytrzymać. Že bude v létě velmi horko, tak horko, že lidé nebudou moc. A už teraz tak začíná pomalu být, pravda? A už to víceméně začíná být. Drzewa pójdą do nieba, tak powiedział, czyli a, że stromy pójdą do nieba, to znaczy przestaną egzystować dzięki temu horku. No. I że skończy się piasek, że będzie brakowało nawet piasku. A bude chybieć do końca i piasek. No. Piasek umrze i go nie będzie i nie będzie już piaskownic, tak jak powiedział. Aha. Tak. To znaczy piasek zemrze, a nebudeme mieć více písku a nebudou ani pískoviště, jako děti pískoviště. Si nebudou moc pískoviště, nebudou si hrát na písku. To jsou taky elementy układanki, které gdzieś my składamy z różnych relacji, ale one pokazują jedno. Czeka nas bardzo trudny okres i jesteśmy tuż przed jakąś wielką zmianą na Ziemi. To je jeden z elementů, z kterého oni skládají ten obraz toho, co bude, ale z toho všeho vyplývá, nejen z toho, co ten Franek řekl, ale z jiných, vyplývá to, že nás čeká velmi těžké období. Já jsem dziennikářem i prowadziłem program v rádiu. Pan Robert je novinář a kdysi vedl určitý program v rádiu v noci. I prowadziłem program o reinkarnaci, vlastně o vendrovce duš. Byl to právě program o reinkarnaci. I zadzvonila kobieta, která bardzo płakała po prostu. A ta žena, která zavolala tehdy, tak velice intenzivně plakala. I powiedziała, že její syn 13-letní se pověsil. Dva týdny wcześniej. Řekla, že před 14 dny se pověsil její 13-letý syn. Ponieważ jej małżeństwo się rozpadło, miała nowy związek, w tym związku miała dziecko. Takže to původní manželství už se rozešli a měla nový vztah. I v tom związku miała syna nového, czyli miała 3-letniego synka. A z toho nového manželství měla 3-letého syna. Kiedy ona to powiedziała na antenie, ja wiedziałem, że ona mówi prawdę. Jo, pane Robert, když ona to řekla při přímém vysílání, tak pan Robert věděl, že je to pravda. I zapadla tiša v studiu, mě tež... No a jako náhle všichni oněměli. Já mluvě do něj tak, mluvě, proszę pani, to je strašná historie, bardzo pani współczuję, ale to je program o reinkarnaci, o wędrówce dusz. No, takže velice, velice lituju toho, že se tohle to stalo, řekl pan Robert, ale tohle je program o reinkarnaci, to není o tom, jak duše vandrují. I na to mluví ta kobieta tak, mluví, nech pan slucha, co se stalo, dlaczego do pana dzwonię. A ta žena řekla tehdy, poslouchejte, co já vám teď řeknu. Kiedy ja tak płakałam, jak ten syn się powiesił, bardzo w domu. Gdyż sam tak płakała, gdyż ten syn starszy się powiesił. Ten młodszy syn z nowego związku podszedł do mnie, miał 2 latka, tam, czy tam 2,5, i zapytał, mamo, dlaczego płaczesz? A ten drugi syn, ten mladší, który miał 2,5 roku, przyszedł k tej pani a rzekł, mamo, proč brečíš? Ona go wzięła na kolana. Vzala ho na kolena. Powiedziała tak, synečku.
Tvůj brat nás opustil, tak? Synku, tvůj bratíšek. Tvůj bratr nás opustil. Mama je bardzo załamana i bardzo płacze z tego powodu i bardzo tęskni. A mama, tvoje matka hrozně se jí stýská a je z toho velmi špatně. Kiedyś jak będziesz starszy, to o tym porozmawiamy. A až budeš starší, tak si o tom něco řekneme. A on nagle spojrzał jej w oczy i mówi, no tak, ale kiedy ty się powiesiłaś i nas zostawiłaś, to my żeśmy płakali. Nie pamiętasz tego? A najednou se jí podíval do očí a řekl, no jo, ale když ty si se pověsila a my jsme plakali, tak ty si to nepamatuješ, teraz jak nám bylo? Teraz už nepláč, už nemá sensu, už teraz rozumíš, co se stalo. A teď už nepláč, protože teď už víš, co se stalo a jak jsme se cítili. Tak. Jak to mówię, mam dreszcze. Czujecie to? Akcja, reakcja. Czujecie to? Ja czuję dreszcze po prostu, bo ja to po prostu byłem świadkiem tego. I ona mówi tak, ten dzieciak zszedł z jej kolan i poszedł się bawić po prostu. A to dziecię do drugiego pokoju. On szło, jak ho drżał na kolaną, tak szło pryć, a szło się normalnie grać. Ona nie może w ogóle z żadnej apaszki, żadnego szalika, bo ona się dusi, tak? A ona nie może żadnej szateczek, nic okolo krku nosić, ponieważ się dusi. Ludzie, którzy się utopili, boją się wody. Ty, kteří se utopili, se bojí vody. Ti, kteří spadli z vysoka i se zabili, bojí se vysoké. Ty, kteří se zabili a s pádem, tak nemohou chodit vysoko. My po prostu vnosíme do tego życia cały bagaż z poprzednich żyć. Takže do tohoto života si neseme celý velký náklad z toho minulého života. I musíme uvažovat na každý čin, robiť tylko dobré rzeczy. Tylko dobré rzeczy. Je třeba skutečně dávat pozor na všechny věci, které děláme a dělat jenom ty dobré věci. Ty dobré Bo všechno do nás vrací. Všechno se k nám vrátí. Nie ma wątpliwości dla mnie, że stworzył to Bóg ten świat. To jest dla mnie oczywiste, bo to Takže jest zbyt pan mądre. Robert, je mu jasné, že Bůh stvořil tento svět. Bo to jest zbyt po prostu spravedlivé, tak? A je to příliš spravedlivé. Tak. Ty bytosti, které tady jsou a které tady jsou ve velmi vysokých vibrací, se sem dostanou pro nějaký výzkum nebo pro pomoc, že nám chtějí pomoct, že chtějí ovlivňovat naši realitu? Te istoty, které tu se pojaví na těch bardzo vysokých poziomách, ci są tu z jakiego powodu? Chcą przebudzenia zmieniać ziemi, coś? Oczywiście, oczywiście. Ich pojawienie się jest elementem przebudzenia ziemi. Tylko jo, jedna uwaga. Chcieli probudzić ziemię. To jest jej główny úkol. Oni lidské się pojawiają... Ludzkie wiedomi chcieli probudzić? Jenom umysł ludzki, czy... To ma być zmiana całej ziemi. Má to být změna celé země. Čili kolektivní vědomí. Tak, i oni přibývají v dvou formách. Dvě formy. To berou na sebe dvě formy. Pierwsza forma jest taka, že po prostu się wcielają tutaj w ludzkie ciała. Je možný se wcielić jako bardzo często człowieka. W tym wcieleniu nie mają tak wysokiej wibracji, dlatego że oni mają jakąś tam misję do spełnienia tutaj, tak? Takže když se objeví v lidském těle, nemají tak vysoké vibrace, mají tu určitý úkol, který chtějí splnit. A druhá po prostu přibývají tutaj vprost už jako tělo materiálné. Ale co ciekawe, nie mogą długo przebywać na ziemi. No, a druhá možnost je, že se tady objevují, zmaterializují, ale dlouho tady být nemohou. Naša vibrace ziemi je tak nízká, tak primitivná, že oni błyskawicznie zaczynają się starzeć. No, oni žijí dłużej. Ta naše vibrace tady na zemi je tak primitivní, že oni okamžitě začínají stárnout. Oni žijí mniej więcej minimum 1000 lat. Minimálně 1000 let žijí. A naša długość życia to jest ile? To jest najwyżej 100 lat, tak? Tak, a my żyjemy najwięcej 100 lat, także ani nie. W momencie, gdybyśmy zwiększyli wibrację Ziemi, zmienili wibrację, natychmiast wydłuży nam się długość życia. Gdybyśmy dokázali zmienić wibrację, frekwencję Ziemi, tak byśmy se nam prodłużyli żywot. Dlatego jest tak ważne, żeby były takie audycje jak ta.
Proto jsou důležité taková vysílání nebo taková rozhovory, jako je ta dnešní. Rosla švědomost toho, aby si lidi uvědomovali ty informace, jako kdo my jsme a kam směřujeme. Že jesteśmy istotami duchovými, kteří mají tutaj po prostu pevnou duchovní bytosti a máme tady něco splnit na zemi. Čili oni sem vstupují a jejich mise je probudit kolektivní vědomí, probudit planetu, lidstvo. Ano. Tak, dokładnie. Oni mają A spolupracují mezi sebou? Spolupracují? A to je spolupráca těch istot? Stuprocentowe. 100%. W momencie, kiedy na przykład, to też, skąd ja to wiem, tak? Może to też powiedzmy, tak? Odkud to pan Robert wie? Ja po prostu tę wiedzę czerpię z konkretnych przypadków, tak? Nie z książki, czy z jakiegoś rządu. Te informacje nie biorę z niejakich książek, ale z tych konkretnych po prostu, dalostí, které, jak rozkłada się te wszystkie historie, które my zbieramy, a my zbieramy tysiące historii. Mají opravdu tisíc různých historek, různých událostí. Kładziemy je na stole, to są to niczym elementy układanki. A to bardzo jasny obraz powstaje z tego, tak? To když se položí na stůl a začne se to náhle se to začne jakoby spojovat a vzniká z toho čím dál tím jasnější obraz. I z tych wiadomo, że jeżeli cywilizacja opanowuje technikę podróży między jednym układem gwiezdnym a drugim? Ta cywilizacja, która dokáže létat mezi dvěma systémy gwiezdnými. Musi przyjąć pewne reguły gry, które są dla cywilizacji we wszechświecie. Musi przyjmout určitá pravidla jakoby nad. Nie wolno ingerować. Nesmí zasahovat. Nie wolno sprawiać bólu innym istotom. Nesmí se působit bolest jiným bytostem. I nie wolno pomagać też innym istotom. A nesmí se pomáhat jiným. Można tylko inspirować. Je možné jenom inspirovat. My na przykład ludzie by prosili o lekarstwo na raka, prawda? No to je běžná věc. Lidé by se skutečně ptali na lék na rakovinu. A lekarstvo na raka je związane s takou technologií, která by označala niesamowity dostęp do śmiercionośnych broni dla milionów ludzi. No jenže ta informace, kterou by přinesl ten lék na rakovinu, by dosahovala takové věci, že by se dala zneužít jako zbraň. Na spoustu. Wszystko musí jít svým tempem. Tak, všechno musí mít. Čili musí respektovat tempo. Naši evoluci. Musí být proces, tak. Ano, nesmí ovlivňovat, předbíhat čas. To nemožno vypředzať v čase. Nevolno. Nevolno. Musíme čekat na potenžnou istotu, která se nebavem pojaví. Musíme počkat na nějakou bytost, která se možná zanedlouho objeví. Informacje o tym, że on przybywa, idą z wielu stron do nas. Ta informace, że někdo takový se objeví, tak jde z mnoha stran k nim w tych różnych. Moim zdaniem absolutnie będzie to powtórne przyjście Jezusa na ziemię. I o tym mówiły te wszystkie przepowiednie. Podle pana Roberta je to druhý příchod Ježíše na zemi. O tom mluvili všechny ty věci, které byly předpovězené. Jeho přibytí bude velmi důležité, protože ono má jakoś obudit lidskost. Všichni lidé nagle mají vědět, že taká postať se pojaví. A jak to bude možné, nevím. Ale je to, že přijde taková bytost a probudí vlastně všechny lidi, To je samozřejmě známé z těch předpovědí, ale jak to udělá a jakým způsobem se to stane, to zatím nikdo neví. Slyšel jste někdy z různých zdrojů, jestli zaznamenali tam nahoře po smrti něco jako peklo? Či pan kdykoliv, co slyšel o tom, že existuje tam na guře, či kdekoliv, což rodzaju pekla? Nie. Ne. Ja uważam, że piekło jest tutaj. Dole.
Peklo je tady. To souhlasíme. I ludzie, którzy sobie pozwalają na bycie złymi ludźmi, muszą wiedzieć, że czeka ich za to konsekwencja. To nie kara, ale konsekwencja. Mm-hmm. Takže ti lidé, kteří se chovají zle, musí vědět, že je nečeká trest, ale že to je následnost toho, co dělají. Z naszych tutaj tych zebranych wiadomości, bo mówię, my docieramy do tej wiedzy w bardzo szczególny sposób, rozmawiając z tysiącami ludźmi, tak? Mm. Taki bym powiedział jeden z ciekawszych sposobów. Także my się k těmto informacjom dostáváme tím, že se bavíme s různými lidmi, kteří se hlásí k fundaci Nautilus. Wynika na przykład, że ludzie, którzy umierali w ogromnych cierpieniach, na przykład w czasie choroby nowotworowej bardzo cierpieli, prawda? Gdyż ludzie, którzy umierali a velice trpieli, na przykład przy rakowinie. Oni potem trafiają do innego troszeczkę świata, tak jakby tam mieli być otoczeni opieką, tak? Że jest trochę, tam też są różne światy, nie ma jednego. Także tam, nie wiemy gdzie, ale tam są takie różne światy. A oni, ci, kteří umírali, když velmi trpěli, tak se dostávají do trochu jiného světa, kde mají velkou péči. Mój przyjaciel, Krzysztof Jackowski, jasnowidz, opowiedział mi taką historię, która wydarzyła mu się rok temu. Jasnowidec Krzysztof Jackowski, který je přítelem pana Roberta, mu řekl určitou, mu popsal určitou historii, která se stala. To bylo 3-4 lata temu. Před 4 lety. Pan se nazýval Figiel. Pamětám jeho nazvisko, tak. Ten pán se nazýval Figiel. 84 lata měl. Měl 84 let. Zmarł po prostu, idąc do domu, nagle přisiadł z boku, převrůčil se i umar, nikdo nebyl v stanie znaleźć. Šel domů, ale sedl si, padnul a bylo po něm a nikdo ho nemohl nalézt. Jo? 2 tygodnie policia v Varšavě go šukala ve všech místech. A policie ho hledala všude po Varšavě. I vreště jeho syn vrůčil se do jasnovidze Jaskovského. A jeho syn se obrátil na toho, přivezl mu čapke ojca. Pana Jackowskiego. Přivez mu čepici. On musí mít jakýś předmět, żeby móc naprowadzić się mocą na tego člověka. Pan Jackowski musí mít jakýsi předmět, který musí mít tu energii. I błyskawicznie powiedział, tak, ten człowiek leży, opisał miejsce, syn w ciągu 5 minut tam dotarł, ojciec tam był. Takže ano, jistě, otec leží tam a ten syn tam okamžitě odjel a tam oce. Ale dlaczego ta historia jest szczególna? Bo takich historii Jackowski ma mnóstwo, ale ona jest wyjątkowa. Těchto událostí pan Jackowski má hodně, ale proč je tohle to něco speciálního? Opisuje, že bylo to tuž jakieś 3 dny po tym, jak on odnalazł to ciało. Asi tak 3 dni po to, co nalezl tělo otce. Zszedł na dół, żeby węgla wrzucić do pieca. Tak šel normálně dolů, kde měli ne pec, ale kotel a chtěl tam hodit uhlí. I nie wie, dlaczego cały czas nosił tę czapkę w kieszeni. No stop, jakby miał taką potrzebę. Celou dobu měl tu čepici v kapse. I nagle poczuł, że duch tego człowieka jest w pobliżu. Poczuł to, wiedział, że on jest obok. Nie wiedział, proč tu čepici nosí w kapse neustále, ale měl ji tam pořád. A náhle cítil, že duch toho člověka je tady někde blízko. I mówi, panie Figiel, pan już jest tam po drugiej stronie. Niech pan powie, jak to jest umrzeć. Jak to jest umrzeć. A říká mu, pane Figiel, vy řekněte nám, jak to je na té druhé straně, jaký to je umřít. I on nagle slyší také, to je nic, to je jak taký dymek, který ulatuje. To není nic, to je jenom takový dým, který se rozpíjí. A potom slyší coś takiego, i tutaj niech pan spróbuje to přetłumaczyć dobře. Oni za mną beczą, a ja odwiedziłem już tyle ciekawych miejsc. A oni kvůli mě brečí, a já už jsem viděl tolik zajímavých míst. To věřím.
Takie historie, mówię, one nawet nie powinny nam dawać nadzieję, bo ja mam nadzieję, że ludzie, którzy oglądają ten program, wiedzą, że to nie są rzeczy związane z jakimiś fantasmagoriami, z wiarą. To są fakty. To są fakty. Takže samozřejmě pan Robě věří tomu, že ti diváci, kteří se dívají na tento program, chápou, že to nejsou nějaké fantasmagorie, jak on říká, ale že jsou to fakta. Fakta, které sbírá Fundace Nautilus. A že to nemá nic společného s vírou v podstatě. A nic s církví. Ani s církví, ani s vírou nic společného. To je čistá nauka. To je taká nauka, jak matematika, fyzika, chemia. Je to čistá věda. Je to jako matematika, fyzika, chemie. I kiedyś děti będą od tego się začínala ich nauka, tak? Będą o tym miały książki. A děti budou mít o tomhle budou mít knížky. Odtud se bude začínat ta jejich vlastně výchova. Dozvěděl jste se z těch různých zdrojů, proč sem vlastně ty duše chodí? Dlačeho, či pan se dověděl z těch různých žrudel, dlačeho té istoty duše pojavujou? Ten skutečný důvod. Mówimy o obcych, tak? Obcy z UFO, czy te... Ptáte se na mimozemšťany z UFO? Ne. Nebo naše duše, lidské duše. Když to všechno shrneme dohromady, proč sem vlastně vstupujeme do tohoto irreálního světa? Dlaczego my się vtěláme? Když to všechno se sumírujeme. Z duszą jest trochę inaczej niż z ciałem. Dla ciała jest najlepiej, kiedy jest dobrze, kiedy jest wygodnie, kiedy jest komfortowo. No, z duszy dusze se chowa trochę inak niż ciało. Ciało ma rado, że se cíti velmi pohodlnie. Każdy chciałby mieć wcielenie jako syn brytyjskiej królowej, prawda? Na przykład jako syn. Syn britské královny bychom se chtěli vtělit. Ale dla duši je lepší, kdy je kłopot, kdy je ból, kdy je cierpění, kdy je trudnost. Pro duši je lepší, když jsou problémy, když jsou těžkosti. I oni z jiných światów, tych wyższych, czasami świadomie tutaj wchodzą, dlatego że na ziemi mają okazję bardzo przyspieszyć swój rozwój. A oni se tady objevují, z těch vyšších světů se tady objevují proto, že tady mohou velmi rychle se rozvíjet. Na tamtych światach, v tamtych światach nie ma tak jasného podělu mezi dobrem a zlem. One jsou po prostu dobré. Tam ty světy, prostě tam není ten jednoznačný rozdíl mezi dobrem a zlem. Oni jsou dobro. Tam možná zlo vůbec není. Zlo tam není. Znaczy się, że nie ma zła tam w ogóle? Jest, ale minimalne i jako no, dla nas to jest po prostu nie. No, niestety jest to świat tak dobry, tak przepełniony miłością, że w zasadzie no, trudno nawet się nam porównywać z nimi. Jest to tak dobry świat z taką laską, że ciężko się k tomu możemy równać, ale niejaka minimalne zło tam jest. Oni nawet radzą, żeby sobie nie próbować wyobrażać tego, ponieważ na naszym poziomie rozwoju my sobie nie jesteśmy w stanie tego zrozumieć. No, radzi nam, abyśmy sobie to w ogóle nie przedstawiali, te światy, ponieważ na naszej poziomie rozwoju to nie jest w porządku. No. I radzą też ciekawą rzecz, żeby się nimi nie zajmować. Abyśmy se, také nam radzi, abyśmy się nie zabijali nimi konkretnie. Tylko żebyśmy szukali tej prawdy w sobie, tak, żebyśmy odkryli siebie. A je trzeba hledat tu prawdę w sobie. I kiedy my odkryjemy ten wszechświat w nas, będziemy mogli się spotkać z innymi, którzy już ten wszechświat odkryli. Ja. A gdyż se nam podarzy otevřít ten kosmos ten w nas, tak potom se můžeme setkat s těmi, kteří už ho dávno odkryli. Čili ta duše se sem učí nebo sem se inkarnuje, aby se naučila duality, aby poznala zlo, skutečné zlo. Żeby v ogóle się doskonaliła i poznawała kolejne doświadczenia, zarówno złe, jak i dobre. Każde doświadczenie nas wzbogaca. Takže každá ta duše, která se zde reinkarnuje, tak je tady proto, aby se dokonalila.
Tych światów jest nieskończenie wiele, natomiast wszędzie dusza jest taka sama. Ich dusza i nasza dusza jest jota w jotę taka sama, niczym się nie różni. Jejich dusze a nasze dusze są właśnie oni cały czas stejne. O tym mówią. Wobec se nie liści od siebie. I dlatego oni mówią, żeby traktować wszystkie żywe istoty jako braci i siostry. Także wszystkie żywe bytosti braty, jako bratry a sestry. Vaše povídání bylo nesmírně zajímavé. Velmi rádi vás znovu pozveme. S příjemností, jak nejbarší. A chtěl byste něco na závěr sdělit divákům? Něco? No, což na zakončení povědět? Nemluvě o historii, ale tylko o jakém. Aha, v ogóle jakieś takie podsumowanie. Dobře, to já bardzo chętnie, tak? Można? To już takie będzie ostatnie, tak? Na koniec. Po pierwsze chcę powiedzieć, że jeszcze raz dziękuję za zaproszenie. Także za prvé chcę podziękować za to jeszcze jedną, za to, żeście mnie pozwali. Jeszcze raz dziękuję za wszystkie sygnały, które otrzymałem od naszych widzów. A také dziękuję za wszystkie sygnały, które dostał od dziwaku. Bardzo sobie cenię to, że ludzie mówili, że w moich oczach jest prawda, bo jest. A dokonce teda niektórzy ludzie mluvili o tom, že v jeho očích je pravda a to je skutečně tak je a toho si velmi cení. I povím państvu, že warto jest poprawić cały świat. A je třeba změnit celý svět. A żeby zmienić cały świat, wystarczy zmienić jedną osobę. A aby jsme změnili celý svět, tak stačí změnit jednu osobu. Tą osobą możemy być sami. A to jsme my sami. I wystarczy, że będziemy bardziej doskonali, a w tym momencie zyska cały świat. Także nie trzeba ruszać z bryły z ziemi, z posad, tylko wystarczy popracować nad sobą. A także závěrem trzeba říct, że nie musimy dělat nějaké věci, zbírat ze země nebo z kosmu, ale musimy pracować. Jeszcze jeden apel do naszych widzów. A jeszcze jedna wizwa naszym dywakom. Miejcie państwo trochę dystansu do tej rzeczywistości, troszeczkę. Ważni dywacy, miejcie určitý odstup od toho, co se momentálně děje, od té skuteczności. Stačí málo. Jesteśmy troszeczkę aktorami na scenie, którzy odgrywają jakąś rolę. My jsme właśnie herci na scenie. Kiedy kończy się nasza rola, schodzimy z tej sceny, ale wchodzimy na nią ponownie. Także kończy, jak my jsme herci na této scéně a když skončí ta scéna, tak mizíme, ale objevujeme se znovu. Dlatego nie ma się co zbyt martwić, trzeba być optymistą, być dobrym człowiekiem, robić dobrą, wszystko będzie dobrze. Nie musimy się bát, je trzeba być dobrym człowiekiem, a dělat dobré věci. A to všechno potom bude dobré. Moc vám děkujeme, bylo to nádherné povídání. A vám děkujeme za úžasné tlumočení, překlad. Děkuji také. To bylo moc šikovný.